kochani, witam was serdecznie w drugim odcinku wiosennych vlogów Spring Diaries. Ja właśnie dopijam kawę i za chwilę zabieram się za robienie zdjęć, rzeczy do wystawienia na Vinted. Dzisiaj muszę to zrobić. Jest ostatni dzień miesiąca. Tak jak wam mówiłam, właśnie w lutym chciałam wystawić pierwsze rzeczy, nawet jeśli to będzie miało być na koniec miesiąca. Także mam konto, wczoraj wieczorem założyłam i teraz mam zamiar zrobić zdjęcia i najwyżej wieczorem sobie na spokojnie usiądę, wszystko popisuję i wystawię, ale dzisiaj to musi być zrobione, koniec, kropka. Także za chwilę się za to zabieram, stwierdziłam, że zrobię sobie to takimi turami. Wystawię teraz 10 rzeczy, może trochę więcej, zobaczymy. Później, teraz jakoś w marcu, może za tydzień wystawię, czy za dwa, kolejną turę rzeczy. I tak wiecie, w dwóch, trzech turach na pewno pójdzie cała ta torba z IKEA, zaraz wam pokażę. A później będę myślała nad takimi rzeczami, które mam w szafie albo są jeszcze gdzieś schowane i nie są jakby póki co przeznaczone na Vinted. Także na pewno jeszcze jakieś nowsze rzeczy, inne z mojej szafy będą się pojawiały. Natomiast na razie chciałam, wiecie, wystawić te rzeczy, które mam już odłożone w torbie. Także jest tego sporo, zaraz zaczynamy. Ja tutaj w ogóle o wiosennych vlogach, a Kuba do mnie, kiedy idziemy na łyżwy? Czy może już wiosna na całego i nie ma łyżew? No ten ostatni raz w sumie powinniśmy się wybrać, bo aż szkoda nie pójść, a wydaje mi się, że... Zaraz zobaczę, do kiedy są lodowiska. Dobra, znalazłam, że jest do końca marca, więc myślę, że jeszcze, słuchajcie, się wybierzemy na taką zimową aktywność, ale no wiecie, kupiłam te łyżwy. Kuba ma swoje, więc fajnie jest wykorzystać jednak ten sezon i to, że mam te łyżwy i nie płacę już za wypożyczenie, tylko za samo wejście, które w sumie no, nie jest takie tanie, ale no wiecie, musimy na to przymknąć oko. Jeszcze myślę, że raz ostatni będziemy chcieli pójść, może dwa, nie wiem, ale myślę, że się jeszcze wybierzemy, także powoli żegnamy zimę i mam nadzieję, że niedługo zamiast łyżew będą rolki, rower i takie wiecie, bardziej już wiosenno-letnie aktywności, których się nie mogę doczekać. Kocham tutaj jeździć na rolkach, na rowerze, tymi ścieżkami przy morzu, no jest po prostu idealnie tutaj, także uwielbiam rano sobie właśnie na przykład, jak już jest naprawdę tak ciepło, to wyjść na rower. Co prawda zajmuje to dłużej niż mój poranny trening, bo na przykład jadę półtorej godziny, prawie dwie czasami, no tak się zdarzało, ale no to mnie tak jakoś nastawia pozytywnie na nowy dzień, taka przejażdżka, wiecie, zobaczyć molo, plaże, mi to po prostu od rana ustawia cały dzień, także ja już się nie mogę doczekać na ten sezon, ale... No trzeba jeszcze zakończyć ten poprzedni. Zresztą na tym też te vlogi mają polegać, że powoli żegnamy zimę, przygotowujemy się do wiosny. Także tak, słuchajcie, przyszłam się tylko do was szybko przywitać i biorę się za cykanie tych fotek. Zaraz wybiorę te rzeczy, które chciałabym teraz wystawić. Nie mam jakichś takich większych preferencji, ale wiecie, szybko cyknę kilka rzeczy tak na sobie i może na wieszaku, żebyście też mieli jakieś zbliżenia i żebyście wiedzieli, jak to mniej więcej wygląda. Także biorę się do roboty. No dobrze, słuchajcie, to jest cała torba rzeczy, których nie noszę, albo które są jeszcze gdzieś tam do przejrzenia. Także niektóre trzeba jeszcze przejrzeć, ale większość rzeczy odłożyłam, wiecie, tak z czasem odkładałam do tej torby, ona była w szafie, no i stwierdziłam, że czas się tym zająć. Są tutaj różne koszulki. Są też swetry, które są naprawdę w dobrym stanie, ale wiecie, już po prostu ich na przykład nie noszę. Także myślę, że dzisiaj wystawię właśnie część rzeczy. Następnym razem na przykład zrobię koszulę, bo są tutaj na przykład właśnie jakieś takie niebieskie, w kratę, w paski, różne koszule, więc chcę to po prostu zrobić etapami. Także dzisiaj może bluzy i swetry i jakieś koszulki. Myślę, że to by był dobry trop. Jeszcze tutaj mam jakieś dwie pary spodni. Myślę, że tak można by było to mniej więcej zrobić. No, chyba coś takiego. Także dobra, ja nie przedłużam. Biorę się do roboty. Jak chcecie koszulę, to przy następnym dropie, że tak powiem. Tu w ogóle jeszcze jakaś koszulka z metką. Także zobaczymy. Ale tak, ja się biorę do roboty.
No i finito, kochani. Właśnie skończyłam robić zdjęcia na Vinted i muszę wam powiedzieć, że odkryłam, co ja w ogóle w tej swojej szafie miałam, ale teraz mocno świeci słońce. Odkryłam sporo swoich starych ubrań, których właśnie dawno na sobie nie miałam, co też w sumie było dobrym rozwiązaniem, znaczy i tak musiałam zrobić te zdjęcia, ale wiecie, przejrzałam sobie jeszcze raz, upewniłam się, czy na pewno tego nie chcę, czy może czegoś nie potrzebuję i może coś wróciłoby ze mną do szafy, w sumie nad jedną rzeczą chyba się zastanawiam, więc zobaczymy jeszcze, ale tak, wszystko przymierzone, zdjęcia zrobione, jeszcze tylko chcę zrobić dla was zdjęcia, wiecie, w środku metek, żeby było widać składy i tak dalej, no i nie pozostanie mi nic innego jak po południu to wgrać. Troszkę mi się włosy naelektryzowały od swetrów, ale bardzo się cieszę, że to dzisiaj zrobiłam. Starałam się jak najszybciej te zdjęcia popstrykać. Wydaje mi się, że zrobiłam je tak, że raczej wszystko widać, co, jaką ma długość. I jeszcze zrobię jakieś zbliżenia najwyżej na wieszakach, ale bardzo się cieszę, że jest to zrobione. Także zdjęcia rzeczy na Vinted cyknięte i dzisiaj je wystawiam. Link do mojego Vinted macie w opisie pod filmem. Jeśli jeszcze coś z tych rzeczy zostało, no to zerkajcie. A może są już jakieś kolejne, ale to myślę, że będę was informować na czym? Na Instagramie, żeby powiedzieć wam wcześniej, że na przykład wiecie, jutro o tej wrzucę rzeczy na Vinted. Wtedy macie większe szanse, że zobaczycie coś, zanim się sprzeda. No dobrze, kochani, zmontowałam film, który wchodzi dzisiaj na kanał. Kończę montować vloga na czwartek i parę rzeczy tam przeglądam sobie w internecie i tak przyszłam do sypialni zerknąć, bo no cały czas się zastanawiam nad tymi zmianami, co w którym miejscu mogłabym ustawić. I przypomniało mi się, że nagrałam dla was fragment, gdzie mówię trochę o tych zmianach tutaj w sypialni, jakie chciałabym zrobić, kiedy trochę przestawiałam meble. Dajcie znać, czy też tak robicie. Ja tak robiłam zawsze w domu rodzinnym. Co prawda tam nie miałam za dużego pola do manewru, ale kiedyś coś tam trochę poprzestawiałam na jakiś czas. W każdym razie kilka dni temu właśnie robiłam takie próbne przestawienie mebli. Jakby to wyglądało, gdyby łóżko było przesunięte i tak dalej. No musiałam sobie troszeczkę poprzestawiać, wynieść tych rzeczy, żeby zobaczyć, jak to może wyglądać, żeby to sobie, wiecie, lepiej wyobrazić. Na pewno będzie zmieniany kolor ścian, to na pewno i może nawet jutro albo pojutrze się wybiorę gdzieś po takie, wiecie, próbniki, żeby sobie pomalować kilka na ścianie i zobaczyć, który kolor będzie lepszy. No, także na razie jeszcze nie zdecydowaliśmy, jak konkretnie to wszystko przestawimy, natomiast ja się bardzo mocno zastanawiam nad tą toaletką. Nie wiem, jakbym miała się, w sensie, gdzie bym miała się malować, ale jeśli przesuniemy to łóżko pod okno, to jedyne miejsce na toaletkę to by było tutaj przy drzwiach i to by było tak, wiecie, idealnie od drzwi do łóżka, więc żaden stolik nocny już nie wejdzie. Także nie wiem, słuchajcie, zastanawiam się jeszcze, bo no małe pole manewru tutaj jest niestety, a jednak to łóżko takie, wiecie, w sensie można by było zrobić jakieś rozkładane, ale ja nie chcę się w to bawić. Jednak jak macie takie wolno stojące, cały czas rozłożone, no to nie musicie tego non stop ścielić, tylko ładnie zaścielić rano, ale wiecie, nie musicie wszystkiego składać. Tak jak ja miałam w domu taką rozkładaną kanapę, to się nie sprawdza na co dzień. Nie ma szans, wiecie, tego codziennie chować. Także na pewno będzie takie łóżko wolno stojące, natomiast będzie inne. Ale tak, zastanawiam się właśnie nad kolorem ścian i jak to tutaj poustawiać. W którą stronę to łóżko? Czy na tej ścianie, czy bardziej na tej? Jaki kolor tych ścian, jakie stoliki nocne i co tutaj jeszcze dodać? Już pewien plan jest i mam takie, wiecie, swoje pomysły, rzeczy zapisane, ale jeszcze muszę to chwilę dopracować i właśnie pójść kupić te próbniki, żeby wybrać kolor farby i wtedy myślę, że to się zacznie tak po kolei układać. No dobrze, kochani, wróciłam właśnie z paczkomatu i odebrałam i swoją, i Kuby paczkę, bo akurat przyszły w tym samym czasie. Kuba wysłał mi, wiecie, kod QR, żeby odebrać i ten sam kurier musiał to dostarczyć. Także mamy tutaj zamówienia książkowe, bo i ja, i Kuba zamówiliśmy książki. Kuba z Amazona, ja z strony światksiążki.pl, dlatego że tam, słuchajcie, wychodziło najtaniej. Chyba zapłaciłam 128 zł za cztery książki
na świat książki, a w Empiku było dużo, dużo drożej. Kiedyś zamawiałam jeszcze na taniej książce i gdzieś jeszcze indziej, ale porównałam ceny i tutaj wychodziło jakoś taniej. Kurczę, jak to się otwiera? Nie wiem, słuchajcie, nie ma tutaj nigdzie, nie widzę otwarcia, nie lubię tych pudełek za bardzo, w które pakują. O Jezu. No szału mnie takie coś doprowadza. No ale dobra, mamy, dostałam się do książek i zamówiłam sobie, słuchajcie, 4 książki Colleen Hoover. Tak stwierdziłam, że wybiorę sobie 4, które myślę, że mnie zainteresują, które będę chciała przeczytać. I pierwsza z nich to jest Hopeless. Gdzieś tak, nie wiem, chodził za mną ten tytuł i ogólnie byłam tego ciekawa. Zamówiłam tylko pierwszą część, zobaczymy, czy mi się spodoba. Nie chciałam od razu, wiecie, zamawiać kontynuacji, także Hopeless. Kolejne, które wiele osób polecało, to było Maybe Someday. I to też jest pierwszy tom z serii, także zobaczymy. Jak mi się spodoba, to zamówię sobie kontynuację, także Maybe Someday. Kolejna książka to jest chyba osobna historia, nie ma kontynuacji. I to jest Ugly Love i to też bardzo często się pojawiało. I na koniec Reminders of Him, czyli Cząstka Ciebie, którą znam. I to wydaje mi się, że chyba jest też tylko jedna część, nie jestem pewna. Także 4 tytuły, będę sobie czytać po kolei, nie wiem jeszcze właśnie od której zacząć, czy od Hopeless, czy może Ugly Love. Te 2 tytuły gdzieś tak mnie zastanawiają, więc myślę, że może którąś dzisiaj zacznę tak jako dodatkową książkę, poczytam teraz książkę, która niedługo będzie miała premierę, ale zaczęłabym już jakąś kolejną, więc albo wybiorę Hopeless, albo Ugly Love chyba. Nie wiem, przeczytam jeszcze dzisiaj, wiecie, te opisy z tyłu i zdecyduję, ale tak, 4 książki zamówione, niestety nie ma ich nigdzie, znaczy... Wiecie, gdzieś tam się znajdzie wersję e-book, ale ja mówię o takich legalnych źródłach. Ktoś z Was mi napisał, że właśnie wydawnictwo otwarte i które jeszcze, nie wiem, jakieś jeszcze wydawnictwo nie chce dawać tych książek do abonamentów czy coś takiego. Nie wiem, jaki jest powód, bo można je kupić w formie e-booka, ale stwierdziłam, że wolę kupić papierowe, najwyżej będę później sprzedawać, ale tak, wzięłam te 4. Będę Wam dawać oczywiście znać, jak się czyta i jak mi się podobają. Zamówiłam dosłownie, słuchajcie, wczoraj te książki, także bardzo szybko przysłali. Nawet powiedziałabym, no, dostałam powiadomienie tak naprawdę, że wysłali wczoraj wieczorem. Wczoraj po południu jakoś zamówiłam, jakoś nie wiem, o 13, 14, a dzisiaj o 15 już były w paczkomacie, także bardzo, bardzo fajnie. Więc ja odkładam te książki, idę sobie zrobić jakąś kawę albo herbatę może. Może kawę troszeczkę później sobie zrobię. I jeszcze muszę na chwilę usiąść do komputera, także odezwę się do Was później. Zostawiam Wam zaraz Monthly Reset na kanał i właśnie będę też uruchamiać Vinted. Także 17 rzeczy łącznie wyszło, bluzy, koszulki i 2 pary spodni. No będzie jeszcze więcej rzeczy, ale tak, zaraz wchodzi film i łącznie z tym Vinted. I powiem Wam, że jestem zdziwiona, bo myślałam, że jakoś mniej tych rzeczy. A tu się okazuje, że 17, także mam nadzieję, że coś Wam się spodoba i za jakiś czas wstawię kolejne, także zapraszam pod tym filmem, też macie link pod tym vlogiem, którego oglądacie, do mojego profilu Vinted, jeśli jeszcze coś tam jest, to możecie sprawdzić. No dobrze, kochani, muszę powiedzieć, że jestem trochę zaskoczona, bo ja nawet nie wiedziałam, że tam, wiecie, można kupić 2 czy 3 rzeczy naraz, więc jedna osoba kupiła chyba 3, jedna 4 czy 5 rzeczy. Ja właśnie zrobiłam sobie herbatę i odpaliłam na wspólnej, bo słuchajcie, nie oglądałam na wspólnej chyba z 2 albo 3 tygodnie. Zazwyczaj, wiecie, w sobotę leci gdzieś tam cały maraton tygodniowy, ale ostatnio w ogóle nie oglądałam ani w weekendy, ani na playerze w tygodniu, także stwierdziłam, że włączę sobie i nadrobię troszkę wieczorem. I tak przed chwilą też otworzyłam paczkę, którą zamówiłam właśnie z myślą o Vinted i tutaj są te foliopaki. Ja myślałam, że to będzie wystarczający rozmiar, ale wiecie, to jest dobre na koszulkę, na spodnie. Większy sweter w to raczej nie wejdzie, no więc będę musiała niestety domówić większe. No i też właśnie pomyślałam, że kurczę, ktoś zamówił kilka rzeczy naraz, to muszę mieć większy karton, więc
skombinuję coś, jest kilka dni na wysłanie. Te pojedyncze rzeczy będę mogła wysłać w tych foliopakach. Właśnie mi zależało, żeby one były takie biodegradowalne. A na inne rzeczy większe zamówię po prostu większy rozmiar, bo tutaj no trochę ich zamówiłam, ale też trochę tych rzeczy będzie jeszcze do wystawienia. No i po prostu na większe rzeczy pozostawiam sobie jakieś kartony po paczkach. No i będę myślała, w czym tam Wam wysyłać. Także bardzo się cieszę, że jakieś tam rzeczy przypadły Wam do gustu. Będę wystawiać kolejne. Myślę, że przed latem, no myślę, że dużo wcześniej wyjmę też te rzeczy trochę lżejsze, letnie, i też przejrzę, czy coś zostawiam, czy nie. I wtedy przed sezonem letnim, czy tam gdzieś w trakcie wiosny, wystawię takie ubrania już bardziej na ten sezon. Także myślę, że to jakoś połączę z porządkami w szafie, że wiecie, pochowam te większość swetrów i rzeczy zimowych, jak już nie będą potrzebne, i wtedy wyjmę wiosenne, letnie i wtedy ewentualnie powystawiam takie rzeczy, których już nie noszę. Myślę, że też pojawią się jakieś torebki i inne rzeczy. Na pewno też będą rzeczy domowe, ale po prostu jeszcze nie wiem, jak niektóre rzeczy wysyłać, wiecie. Bałabym się trochę jakieś takie wazony i tak dalej, więc myślę, że jakieś poszewki na poduszki, pościele, koce, to tak, ale też nie jakieś takie rzeczy, które mogą się łatwo zniszczyć. Ale nie wiem, dajcie mi znać, może macie już doświadczenie w wysyłaniu tych paczek na Vinted. Więc tak, ja jutro się za to zabiorę. Sporo rzeczy już tam zeszło i myślę, że jutro albo pojutrze może nawet pstryknę zdjęcia już kolejnych rzeczy i wrzucę Wam po prostu za kilka dni. Nie wiem, zobaczymy. A ja teraz, tak jak mówiłam, herbata, wracam do oglądania na wspólnej. Kuba poszedł się już wykąpać, będzie czytał i ja myślę, że później też zacznę którąś książkę. Kusi mnie to. Ta jest trochę grubsza. Nie wiem jeszcze, słuchajcie, ale myślę, że którąś z nich zacznę czytać dziś albo jutro. Dzień dobry, kochani, witam Was kolejnego dnia. Czy coś widzicie? Nie za bardzo, dlatego że tak mocno świeci dziś słońce, co oczywiście doceniamy. Ale no, stanęłam w takim miejscu, że niestety mnie troszeczkę oślepia, ale przyjechałam tutaj do City Meble. Tutaj są takie sklepy z meblami, różne takie, wiecie, wyposażenia, wnętrzisk, ale jest też Fluger. Nie wiem, czy tutaj widać. W każdym razie za mną jest Fluger farby. Dziwnie się tak nagrywa. Ja mam całe mieszkanie pomalowane farbami właśnie marki Fluger. Jestem bardzo z nich zadowolona. Nie pamiętam, które dokładnie wykończenie, bo oni tam mają różne, ale już nieraz mi się coś wylało, jakaś kawa i tak dalej. I to wystarczyło, słuchajcie, po prostu zmyć taką wilgotną ścierką. Więc stwierdziłam, że jeśli teraz będziemy robić malowanie, to ja chcę te same farby, tylko po prostu inny kolor i jejku, ale pięknie świeci. Także nie pozostaje mi nic innego, jak, słuchajcie, iść i wybrać próbki. Nie wiem, czy właśnie farby, czy pani da takie papierowe, ale no potrzebuję czegoś, żeby zobaczyć, który kolor wybrać, także idziemy. Mam kilka typów na telefonie. Mam nadzieję, że coś się uda na miejscu dobrać. No dobrze, słuchajcie, mam farbę.
taką dużą próbkę, ale nad tym kolorem się dosyć mocno zastanawiałam, a niestety u nich nie ma takich, wiecie, mniejszych próbek, jak czasami są, nie wiem, z Duluxa czy z innych firm, że możecie sobie tak pomalować na ścianie taką naprawdę małą próbką, więc niestety tutaj trzeba już taki mały słoik kupić, także zobaczymy, na pewno do czegoś się przyda, może wykorzystamy do jakiegoś DIY, zobaczymy, ale tak, kolor wybrany, no szkoda, że takie duże te farby, ale może zostanę przy tym kolorze, więc na pewno się nie zmarnuję. Natomiast nie chciałam też, wiecie, można ze strony zamówić takie próbniki, kartki. Nie do końca to do mnie przemawia, jednak co na ścianie, to na ścianie, więc mam nadzieję, że tym kolorem wycelowałam w to, co chciałam. Nie będziemy na razie pewnie jeszcze malować. Aha, i to jest pół satyna albo satyna. Na pewno nie mat, bo właśnie ja nie chciałam matowych wcześniej i teraz też nie, bo kiedy coś Wam się zabrudzi, to jak wytrzecie, to potem się może, tak wiecie, ta ściana, no nie będzie już taka matowa, więc u mnie to się sprawdzało, jak coś się ubrudziło i wycierałam, to nadal była taka fajna, satynowa, odbijająca światło, a gdyby był mat, to mogłoby się zmienić właśnie na bardziej błyszczące. Więc już z tą farbą wracam do domu, pani mi tutaj zawinęła woreczek, może ja ją położę na ziemi, w razie gdyby tutaj się coś wylało, ale raczej nie. W ogóle super to jest. Oni mają tyle kolorów, że po prostu między jednym a drugim to, słuchajcie, prawie nie ma w ogóle różnicy. Jakaś jedna setna odcień jaśniejszy, odcień ciemniejszy. Ciężko się to wybierało. W końcu wybrałam z takiej palety, którą widziałam na stronie, z jakiejś chyba nowszej kolekcji, tak mi się wydaje. No nic, jadę dalej. Czeka mnie jeszcze dzisiaj wizyta w naturze, bo mam tam paczkę do odebrania, na którą jestem troszeczkę zła. Ale no nic, jadę wszystko szybko załatwić i wracam do domu. No dobrze, kochani, jestem już w domu i odebrałam swoją paczkę, przy okazji też jeszcze wyszłam do sklepu i powiem Wam, że jestem naprawdę zła na to, że zamówiłam to z natury, tylko że coś mnie podkusiło i zobaczyłam, że właśnie na stronie Natura ten krem, który zamówiłam, jest tańszy, był za 51 zł, a czasami on tam kosztuje 60 parę, więc mówię, zamawiam. I już od pierwszego dnia były problemy z tym zamówieniem, nie działał link śledzący do mojego zamówienia, nie dało się na stronie wpisać numeru zamówienia, żeby sprawdzić status zamówienia, dlatego że jak się wchodziło w stronę, wiecie, gdzie jest, śledź swoje zamówienie, to w ogóle ta strona się jakby nie ładowała, wskakiwała tak jakby strona główna czy jakaś inna. No i w końcu dzisiaj rano zadzwoniłam, bo mówię, już trochę minęło, 23 chyba zamówiłam. Jutro by minął tydzień od zamówienia, a było, że 1 do 4 dni. Więc ja się domyślałam, że ta paczka może być już w sklepie, ale ja nie dostałam żadnego powiadomienia. I wiecie, ani SMS-a, ani że wysłano, ani że, nie wiem, dostarczono do punktu. Jakby kontakt się urwał, dostałam tylko maila z potwierdzeniem zamówienia, linki nie działają, na stronie nie da się sprawdzić. I żadnej innej informacji. I dzwonię na tą infolinię i okazało się, że zamówienie czeka od poniedziałku, a dzisiaj mamy środę, także było już w sklepie, ale wiecie, nie dostałam powiadomienia SMS, odbierz swoje zamówienie, nie dostałam potwierdzenia ani żadnego powiadomienia na maila, żeby odebrać zamówienie, także trochę lipa i dzwonię na stronę i mówię pani, że wie pani, no nie dostałam żadnej informacji, a pani mówi, tak wiem, mamy modernizację strony. Jakby wiecie, ja to rozumiem, to nie jest wina tej pani, że jest modernizacja strony, ale kurczę, to mogliby wysłać nawet głupiego SMS-a albo maila, że trwa modernizacja strony w sprawie swojego zamówienia, nie wiem, skontaktuj się ze sklepem. Wiadomo, że takie rzeczy się zdarzają, ale fajnie by było dostać chociaż takiego ogólnego maila od nich, że wiecie, taka ogólna informacja dla zamówień złożonych od tego do tego dnia, że jeśli linki nie działają, nie ma informacji i tak dalej, to warto się skonsultować na infolinii. Ostatecznie krem odebrałam dzisiaj, jest to Physiogel, krem intensywny, ten, który Wam pokazywałam już nieraz. Bardzo dobrze mi się sprawdził i tutaj mamy 100 ml i to jest ta wersja właśnie intensywny. I dzisiaj sprawdziłam, że na półce on też był, ale chyba o 10 zł droższy. Ale ostatnio jak byłam w tej naturze, to go nie było, bo tak to bym kupiła sobie stacjonarnie i nie musiałabym tego zamawiać dla, wiecie, niby 10 zł różnicy, ale
Teraz patrzę, że to było 55 zł, a nie 51. Może faktycznie, no nieważne już, słuchajcie, w każdym razie krem do mnie dotarł. Bardzo się cieszę, bo on się u mnie rewelacyjnie sprawdza. W trakcie jakby używania retinalu, ja cały czas się mylę i mówię wam retinolu, ja używam teraz retinalu i bardzo często, kiedy właśnie nakładam go na skórę, to albo wcześniej nakładam fizjożel i gdzieś tam po 30-40 minutach nakładam serum z retinalem, albo nakładam tamto serum i później to na noc jako takie, wiecie, dodatkowe nawilżenie, i on świetnie właśnie odżywia, nawilża skórę przy tego typu produktach jak retinol, retinal, więc ja polecam, bo ma właśnie tutaj działanie intensywnie nawilżające dla suchej skóry, wzmacnia i odbudowuje barierę skórną, sprawia, że skóra jest mniej wrażliwa, a mi właśnie o to chodzi. No i po prostu był genialny przez cały ten czas, kiedy używałam poprzednie opakowanie, więc stwierdziłam, że kupuję sobie nowe, a tamto już rozcięłam i wiecie, jakieś tam resztki używam, także będzie kolejne opakowanie. Ale trochę się wkurzyłam, bo jednak wiecie, zamówiłam to z myślą, że przy okazji na zakupach sobie odbiorę, a tutaj zero kontaktu od natury i całe szczęście, że tam tylko się nie wiem, chyba 14 dni aż jest na odbiór, więc i tak bym poszła po prostu i zapytała pani w kasie, ale no po prostu szkoda, że wiecie, ani link na stronie nie działał do zamówienia, ani numer zamówienia nie dało się wpisać nigdzie, żadnej informacji też, że modernizują stronę, że coś może nie działać, żadnego SMS-a potwierdzającego, nic, więc trochę byłam taka, o co chodzi, jeszcze na tej infolinii nie odbierali, no ale ostatecznie jakoś się udało, krem jest ze mną, także tak, słuchajcie, ja teraz dopiłam sobie kawę, właśnie zrobiłam. Jeśli chodzi o tą farbę, to na pewno w dzisiejszym, ani raczej w kolejnym vlogu nie będziemy nic malować. Zrobiłam już tą farbę, bo chciałam, żeby ona była w domu, ale myślę, że takie właśnie próbne malowanie gdzieś na kawałku ściany zrobimy może w weekend albo po weekendzie. Zobaczymy jeszcze jak z tą farbą, ale no mam nadzieję, że to będzie dobry kolor, tak patrzę, bo tam stoi. Zobaczymy jeszcze, czy będzie za jasny, czy za ciemny. Ogólnie po prostu zmieniam kolorystykę. Teraz taką bazą są takie odcienie niebieskiego, szarego. Na zdjęciach i na filmach to się może wydawać, że to są kolory szare na ścianach. Natomiast one no, są szaro-niebieskie. To jest bardziej ta gama niebieskich kolorów. Ciemniejszych, jaśniejszych, ale taki niebieski właśnie z szarym. Także zmieniam trochę kolorystykę. Na pewno w sypialni, jak wreszcie mieszkania, to jeszcze muszę się zastanowić, bo jednak nie wszędzie to może, wiecie, pasować. A też tutaj na przykład zależało mi na nie tylko zmianie koloru, ale i na czymś jaśniejszym. Także zobaczymy jeszcze. A wiecie, jednak wybór kolorystyki ma moim zdaniem duże znaczenie, więc zaczynam od tej sypialni, przetestuję sobie ten kolor, a resztę mieszkania mogę zdecydować po prostu później, wybrać inny, ten sam, albo jakiś jaśniejszy, ciemniejszy. Może tutaj pójdę w trochę inne barwy, no zobaczymy. Właśnie wstawiłam wam rolkę z tymi nowościami z Pepco. Nie wiem, jakoś tak nie mogłam się do tego zebrać, ale w końcu wam wstawiłam, także rolka już śmiga. Widzę pierwsze komentarze. A my będziemy teraz oglądać serial, który chciałam wam w sumie polecić, jeśli macie Disney+. To jest coś takiego luźnego. O, w sumie ten film Menu też polecam. Ale tak, Alaska Daily. My to oglądamy co tydzień w środę, bo tak wychodzą odcinki. Jesteśmy, no teraz właśnie będzie piąty. Jest to bardzo fajny serial. Krótko mówiąc, na Alasce jest taka lokalna redakcja, do której dołącza główna bohaterka, nagradzana dziennikarka, ale po pewnych zawodowych, że tak powiem, przejściach. No i tutaj mamy takie lokalne wydarzenia. Trochę się to rozkręca, ale jest to dla nas taki fajny serial właśnie w środę. Jak Kuba wróci z pracy, robimy sobie kawę, herbatę i oglądamy. Teraz akurat jest już później, bo jest 18, ale Kuba był biegać po pracy właśnie. Poszedł pod prysznic, także ja już tutaj ustawiłam. Herbatka jest, zaraz będziemy oglądać. Nie jest to może jakaś porywająca fabuła, ale jest ciekawe. I jeśli szukacie czegoś właśnie takiego do kawy, do herbaty, po pracy, czy tak do zrelaksowania się, to ja polecam. No i w tle mamy też Alaskę. Tak jak już wspominałam, to jest na Disney. Wydaje mi się właśnie, że to jest dosyć nowe, bo chyba zaczęliśmy to oglądać chwilę po tym, jak to wyszło. No bo teraz właśnie jest piąty odcinek i to wychodzi tak co tydzień. Także serial ustawiony, herbatka jest. Czekam na Kubę i oglądamy. No dobrze, kochani.
kochani, ja się będę z wami już żegnać. Kończyłam tutaj jeszcze robić miniaturkę. Wciągnęłam się na maksa w ten program Procreate. Tutaj możecie naprawdę robić wszystko. Malować, rysować, najróżniejsze elementy. Możecie po prostu nawet kontrolować dotknięcie jakby tego właśnie Apple Pencil, czyli czy mocniej widać kolor, czy delikatniej. Po prostu tak jakbyście malowali jakimiś pastelami, ołówkami. To jest po prostu rewelacyjne, więc myślę, że będę w tym jeszcze trochę siedziała. Ja robię takie na razie, wiecie, detale, ale no uważam, że jest to świetne i jest tutaj tyle opcji, że tak myślę, że powinnam sobie chyba znaleźć gdzieś jakieś szkolenie, wiecie, z tych wszystkich funkcji. Widziałam, że na takiej stronie jednej było chyba godzinne, gdzie są omówione wszystkie takie podstawowe funkcje tego programu, także program Procreate jest płatny, ale tutaj naprawdę można zrobić wiele rzeczy. Ja już kiedyś o nim słyszałam, bo wiele osób, które zajmuje się takimi ilustracjami, właśnie używa tego na iPadach. Zresztą sami zobaczcie, ile tu jest opcji. Rysowanie malarskie, artystyczne. Można tutaj naprawdę sporo rzeczy sobie dodawać, rysować. Grubość pędzla, czy smugi, czy pióro. No naprawdę... Muszę wam powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczona, ile tutaj jest opcji, bo tak się zastanawiałam, czy warto, czy nie, ale myślę, że tutaj można też inne fajne rzeczy porobić, nie tylko, wiecie, takie do miniaturek, ale no, zobaczymy. Na pewno będę tutaj, wiecie, zapoznawać się cały czas z tymi opcjami. I tak, słuchajcie, będę się zbierać, bo jest już 11, a ja normalnie o tej godzinie zazwyczaj już śpię. Kuba już zasnął jakiś czas temu, więc ja też zbieram się do spania. Chciałam tu dokończyć, no bo vlog wchodzi z samego rana. Także będę się już z wami żegnać. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten vlog wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę. Subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo wiem, że wiele osób ogląda bez subskrybowania kanału. Także zapraszam serdecznie do subskrypcji. I widzimy się już niedługo w kolejnym vlogu. Także do zobaczenia. Buziaki. Pa! Thank you.